Zobacz na lewo. Rób tak. Wiecie. Tylko uważaj, jak ci się kręci w głowie, to odpuść, nie? A czemu nie przesłuchujesz teraz? Mi się wydawało, że ty nie chcesz się rozwijać już. Że już szczyt osiągnąłeś i tylko słabszy chcesz być. Dwa wchodzę, jaki serek tu wziąć? Kurwa, kopalnia cukru, ja pierdolę. Wyżej daj, dobrze? No i teraz, o, no. Siemanko, witam was we wtorek nagrywkowy. Jesteśmy na planie podcastu My to sukces, ludzie to sukces, a za nami są aktorzy Michał Owczarzak, Marek Sakowski. Macie klucz do studia, bo bym zmienił klatkę. I Paweł Siko. A tam idzie Marek. A to jest nasz Marek. Witamy Marka. Fajne. I dobra, to ja sobie w tej zostanę. Tak? Tu się nanosiłem, a nie mogłem się doczekać tej bluzy. Fajna ta koszuleczka. A ten ma koszulkę, kurwa. To ty. Jak mi sprzedał. Czekałem, kurwa, kilka miesięcy na tą bluzę i chuj. Aktualnie to stresowałbym się tylko skokiem z samolotu. I szczelinami. I wejściem. Tak. Do jaskini. W te szczeliny takie ciasne. To tylko to. A stresuje. To jest pojebane przeżycie. Ja nawet tego nie mogę oglądać. To jest pojebane, no. Nie ma opcji. Ja bym się nawet na to nie zgodził, jakby mi ktoś zapłacił, żebym tam szedł. Jeszcze mi wyskakują ostatnio filmiki, jak ktoś się zaklinował i kilka dni. Szczelinie leżał, ale oni tam bardziej ogarniają. Nie wiem, jaki to kraj był, ale że go wyciągnęły odpowiednie służby sprawnie. Ale musieli wysadzać szczelinę, żeby go wyciągnąć. Pojebana akcja w ogóle. Ale przy naszych gabarytach to nie ma co wchodzić w szczelinę. Trzeba być po prostu, no, mieć predyspozycję, trzeba być szczupłym, drobnym. I mieć fan. A wiesz, co mi się przypomniało? Jakbyś mógł Gimpera w... Czekaj, nie tylko, nie będzie tylko... No tylko nie będzie. Nie no. Jak to? No w jego show jak byliśmy. Czekaj, czy chodzi o show Gimpera? Tak. No dobra, tylko nie będzie. Ja to tak powiem. Nie. No ale tam było tak pro... I to było z 5 lat temu, to powiedzmy, że był może mały stresik, że tak nie YouTube'owo, nie? Dobra, powiem, ja już po tym. Jeśli chodzi o gadanie, ja mam pytania te same co do wszystkich zawsze, 10 pytań, więc kto będzie chciał, to nie gada po prostu. Możecie się przekrzykiwać, śmiało macie ten mikrofon. Na ludzie. Damy spokojnie się. No więc jak chcecie, to ja ogólnie zadaję do was wszystkich to pytanie. I kto będzie chciał odpowiedzieć, ile będzie chciał pogadać, to już. Pierwszy raz w tym tygodniu nie robimy challenge'u, ani nie gramy w nic, więc chyba będzie normalnie. Ty chyba, że punkty przyznajesz, to wtedy będzie trwa. Możemy zrobić punktację. Jak za dobre odpowiedzi będą punkty, to nie puścisz tego materiału. Mocniejszy jest już. Najbardziej smakowo kiedyś, kiedyś jeszcze Powerade, ten niebieski, to był taki mój ulubiony, potrafiłem kupić grzewkę i żeby tam... O, no to ciekawe, jak ten ci siądzie. Powerade fajne. Bo tutaj jest mocniejszy smak. Bardziej chemiczny. Zobaczymy, no. No, ja naszego bym określił na intensywne, tak? No. Jest też słodki, kwas kwasowy. Coś to sobie bieście, nie? Może być tak, że nie wszystkim podejdzie, nie? Bo nie jest jakiś neutralny. Mhm. No, jest też ten, a też jest zderzony. Tak, tylko, że to jest takie połączenie, wie... Można powiedzieć napoju witaminowego, no, bo tej ilości witamin to masz takie śladowe, tak jak w energetyku masz B. No. Tyle co tam jest skoro. No. Czyli jednak się skupisz. Uważasz.
jest gorszy od naszego. A czemu nie przesłuchujesz teraz? Jeżeli chcesz być słabszy, no to nie jest lepszy. A dobra, jeżeli chcesz być lepszy, to jest lepszy. Jak chcesz być lamusem, to pijesz. Ty, ale czemu wziąłeś? Mi się wydawało, że ty nie chcesz się rozwijać już. Że już szczyt osiągnąłeś i tylko słabszy chcesz być. Czemu masz pierz? Kiedyś trzeba skończyć ten progres. Tak. Złożę bluzę, na którą czekałem kilka miesięcy, bo saker przykukał, jak chodzę w koszulce, więc ja nie pójdę po koszulkę. Co? Tu stoi mi bluzę. Koszulki są obok, człowieku. Kurde, a ja mam naszą koszulkę, to nie mogę tak stąd łatwo. Bym musiał iść na magazyn i szperać. Dział wideo śpi, ale logistyka i magazyn czuwają. Szczepan, zwozisz pierwszą paletę naszego napoju witaminowego. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, ale tu jest przyzwyczajony. Takie obrót staw. Teraz rozpierdolę tą paletę. Przy okazji szukamy nowych magazynierów. Wyżej daj, dobrze. No i teraz, o, no. Część siódma i tym razem poprawiony sód jest. To jest jak 500 swoją... sodu? Tak, połowę. Ej, to jest jak swoją ostatnią serię. Że dobra, ostatnia. Ostatnia próba. Siódmy raz. Siódme podejście. Kamerę, tak? To nie dropshipping. To nie dropshipping, guys. Spoko to tworzenie rzeczywistości. To też jest ważne, że się dobrze otwiera ogólnie to. Nie jest tak łatwo z niektórymi bujami. Weź tą drogę, pączkę. Dlaczego nagrywamy ten jeden dzień, w którym się spóźnią? Specjalnie czekaliśmy na taki. Chyba rok. Jest bardzo podobny jak ostatnio. I ma mniej sodu, tak? Zajebiście. 500 sodu. Możesz powiedzieć. Sodu. Wydało nam się na początku ok dla sportowców, ale nie mówię za siebie, bo wy robiliście długie biegi, nie? 1000 sodów wtedy na taki bieg by wam się przydało. Jeszcze lato było. Ale na a to my wypijemy 2 czy 3 takie po prostu. Tak, ale no. na co dzień przy normalnym treningu takim, nie wiem, czy w ogóle bez treningu, to by było trochę sporo. Za dużo. No plus w normalnym jedzeniu jeszcze jest dużo sodu, więc dlatego też taka decyzja. Dużo. Ale jak, dużo. Ale jak wypocisz, no to spokojnie dziennie 1000 sportowiec może normalnie więcej mieć, nie? Niż zalecona dawka. No, czy to na ludzie. Ty robisz z Christmanem, powiedzmy, taki zajazd, no to na spokojnie, nie? Też od wagi zależne, nie? Mhm. A w tej sytuacji tak fajna daweczka, jak na jedną butelkę. I, no. A przez to, że jest połowę mniej niż chcieliśmy, będzie bardziej uniwersalny na to, nie? Jesteśmy a i tak liderem, fajna. Ale jest troszkę więcej. Sorry. Jest troszkę więcej niż w innych i to mi się też podoba. I fajne, jak logo ładnie piję napój konkurencyjny z półki, to on przestaje być słodki. Ten, który był do tej pory dla mnie słodki, nie? Że ten jest słodszy. No, fajnie, że jest, fajnie, ale że jest słodszy. Ale taka nuta kwasku też jest, no. Więc... Ja trzeba też to zaznaczyć, że to bardzo nie smakować. Jak popularne izotoniki niebieskie, bo to nie jest izotonik. Mm. Jak popularne izotoniki na półce. Ale w ogóle teraz jest coraz mniej izotoników zero i wyobraź sobie, że wchodzisz do Lidla i zestawik. To, zero, iso, witaminki plus batonik. I wtedy wchodzi dzik, cały na niebiesko. Kurde. No ale to ja sądzę, że to będzie zestaw chuj, popularny. Ci co chcą kopalnię fatu, mają półki z kopalnią fatu. Wszystkie regały są zajebane, kopalnia cukru, kurwa wchodzę. Jaki serek tu wziąć? Kurwa, kopalnia cukru, ja pierdolę. Cała szafa, kurwa, 10 metrów. No nichuja, kurwa. Czasem z nichuja na śniadanie. I co na śniadanie będzie? Jeszcze kurczaka pieczonego nie było. Babadony, kurwa. Kurczaka pieczonego nie było.
Czasem spółki dzik się uśmiechnie, ale to jeszcze za mało. No, ale wiesz, już powoli coraz więcej opcji jest dla ludzi, co wiedzą, o co chodzi. No, ale... Dzisiaj mówi tak, kurwa, muszę się ograniczyć, dzisiaj tylko dwa. Batowe. Czujcie, że codziennie je ponad dwa. Zjeb. A jeszcze do tego vloga tak będziemy mogli wam pokazać, to pewnie już innego dnia, jaki był koncept, bo widzicie, tutaj mamy już gotową butelkę, tutaj jest wytłoczony dzik, jeszcze jest bez etykiety butelka, ale też poza 7 podejściami odnośnie smaku były chyba 3 podejścia, a może nawet więcej było podejść pod butelkę niż pod smak. No, drukowaliśmy w 3D, nie ma tego nagrane, ale pokażemy. Drukowaliśmy, można wrzucić. Nie? Pokażemy, no. I dopiero tak nasz pomysł skonfrontowany z wydrukiem 3D dopiero dał do myślenia, że na przykład za szeroka ta butelka jest, że przesadzona i jest kompromis. A ja dla hejterów wyślę, tutaj wstawicie fakturę za te butelki, ile sama butelka kosztowała. Żeby mieć swoją butelkę. Jak będzie znowu jakie koszty trzeba było ponieść, żeby mieć swoją butelkę. Żeby każdy widział, że dokładamy tu do interesu, do waszego zdrowia. A można było wziąć, żebyście tam nie narzekali. Po prostu. Dobrze powiedziałeś. A potas ostatecznie? Ile mamy potasu? Bo to też w sumie ważne jest. Może być pompa sodowo-potasowa, byku. Bo o tym sodzie tylko tak się skupiliśmy, a tam nie tylko o sód chodzi tutaj. Bo akurat mieliśmy ostatnia 650 mg sodu. Potasu. O kurde, zwalniam cię. 649,95 mg potasu na butelkę. No to będzie pompa sodowo-potasowa. Zajebiście. Konkretny. Tak, bo ludzie mogą pomyśleć, że to jest sód. Że my zrobiliśmy napój sodowy, a to nie, to sód to akurat, znaczy to co mówiłeś. To spotkanie jest o sodzie bardziej, nie? Ale to już jest piąte spotkanie. Ostatni tydzień był o sodzie. Na temat składu sodowy tydzień. Dużo spotkań. Lidlu. Weekend w kopalni Fatu z Lidlem. Ja się cieszę. Cię troszkę na brzuch teraz pada, jakbyś ale ci, co trenują, wiedzą, że tak, to, że tak się dzieje. No. Wtedy fajnie. No. I takie rzeczy są możliwe. No. Ksywę powinieneś zmienić, nie wiem, jakiś mortal. Ty, ty teraz. Mortal. To już nie jest mortal, ty. Teraz to mortal. Witajcie na kanale! Witajcie na kanale! Murta! Murta! Już nie ma mortalcia! Dzisiaj robimy pompę! No. A pokaż ten brzuch jeszcze tak troszkę bardziej. Mortalcio Combat! Mortalcio Combat, nowy kanał, gdzie nagrywasz treningi. Dawaj, no! Plecy, bicepsy, plecy tyłem, zrób bicepsy tyłem, możesz, ciach. O tak. Możesz bardziej rozszerzyć te najszersze mięśnie, bo bardziej, ty do środka je dajesz. Weź bardziej plecy na nas, jakbyś chciał. Jakbyś chciał się wygiąć, patrz, o tak, się wygnij do nas. O tak? No. Tracimy światło? Musisz pokazać w tą pozycję. Są żyły. Ale zajebiste już mamy te przybytki. Dobrze, że te pompy porobiłeś. No. Jest mega różnica w porównaniu do tego, jak przyszedłeś na zimną, nie? Na postę. No. O, dobra, dobra metamorfoza. Nie no, jest... Jest lepiej niż myśleliście? No, powiem ci, że... No. Lepiej niż Robur myślał na pewno. Znaczy, pamiętasz nasze słowa. My myśleliśmy, że cię zassa po prostu, ale no, że będziesz miał żyłę tutaj jako tak Robur i na kapturze na przykład takie żyły, to nie spodziewałem się. To nie? Tutaj i aż ci przechodzą no, te żyły do kaptury, do mózgu. No. Na początku miałem tak, że ciężko mi się było zabrać, i ale potem jak już zobaczyłem pierwsze efekty, to miałem taką motywację, że no muszę to przeciągnąć, nie? Miałem kilka takich, no była ta drama w internecie i tak samo, no to miałem tam tydzień takiej ulgi, więc dlatego 5 tygodni tak naprawdę zrobiłem, a nie 6, bo wtedy
trochę dietę podpuściłem, bo psycha trochę siadła, nie? Więc potem jak już wróciłem, to wróciłem silniejszy. Fajnie, no i. No, że krótko siadło. Jest super, jakbyś dalej cisnął, bo kurde, to co teraz się zarysowało? Nie, no chcę, chcę. Parę kilo dorzucisz. No, no ale raz mi jako jesteś w ogóle inspiracją dla młodych, nie? To jest niesamowite. Bo to jest dopiero ponad miesiąc, nie? No. Fajnie. Jakbyś rok kurde, pocisnął, to byś był potworem. No. No i muszę pas zabrać do domu. No, a co, nie masz miejsca? Nie masz miejsca? No. Nie, no, ale... Fajna historia, że wróciłem, na początku wchodzę do was i mówię, przyniosłem pas, muszę oddać, a jednak to nieprawda. Kurde, fajnie. Włosy, nie, wszystko, idealny odcinek. Myślę, że możemy zakończyć. No. Serio. Dziękuję panowie. Ciśnij dalej tylko. Nie żeby się zajechać, ale tak to dostosować, żeby pogodzić to z twoimi priorytetami.